Blogodynka, Boże, nie blogodynka, kremówka, witam Was, pomyliły mi się kanały, to nie tu, to nie tu. Witam Was w kolejnym odcinku Zakręcianych, no tak jak blogodynka, witam w Zakręcianych. Nie no, słuchajcie, cierpię po prostu na jakieś rozdwojenie osobowości. Obiecałam Wam, że tam pójdziemy i tam pójdziemy, tylko najpierw chcę, po pierwsze, marchewę zjem, bo odnawia chyba mało życia z tego, co kojarzę i będzie w miarę okej, dobra. Jedna sprawa... Mianowicie, mam miecz, mam pochodnie, właśnie pochodnie, trzeba zrobić więcej pochodni, bo zamierzam iść tam na górę. Byliśmy tam, co prawda, ale ja zamierzam sobie zejść tam jeszcze raz. Zdaje się, że znacznik tam zrobiłam, nie? No właśnie, to tak zrobimy, że do tego znacznika się teleportujemy i nie będziemy się... zajmowa. A, bo ja mam tu dobra, ja mam węgiel tutaj i badyle też mam tutaj, także robimy sobie ten. Mogłabym wziąć sobie odrobinę drewna w sumie, co nam szkodzi, co nie? Dobra, okej, idziemy. Teraz zobaczmy waypointy, domek, wiedźma, fajny loszek. O! A, widzicie, przydomowy grinder zrobiłam sobie tak to nazwałam. Dobra, to w takim razie idziemy do Auć! Do przydomowego grindera, gdziekolwiek on jest. Ja już się tutaj pogubiłam. No gdzieś tu są te pająki, no. Zastanawiam się tylko, czy szukać tutaj jeszcze szczęścia. Może poszukajmy. I kopać. Właśnie, bo się zastanawiałam, czy kopać, ale widzę, że tu trafiliśmy, tu gdzie byliśmy. Tu znowu pewnie, no właśnie, trafiliśmy tu. O! O właśnie, to jest to, o co nam chodziło. Idealnie. Tu idą już paskudy. O Jezu, ten jest jakiś ultra, super, hiper. O fuck! On mnie tu wybuchł. Zobaczcie, co za skubaniec. Gin sobie, no. O kurde, dobra. Już żyje. Jest okej. Tam one sobie będą płonąć? Zgasł ten płomień? Zgasł. Tylko, że mi pochodnia wybuchła tu. Ej, to jak mi się tam te ultra będą spawnowały, to fatalnie. Może już się nie będą spawnowały, ale ten na pewno... O! Nie odbugował się, stary, no wiesz co? Czekajcie, postawię sobie tutaj tę pochodnię. No właśnie. Już się odbugowały? O, ten dalej, ten się jeszcze nie odbugował, ale już się odbugował. Wszystko jest z nim w najlepszym porządeczku. Tu jest tylko mrok. Ja już byłam przekonana, że tu... O, co to? Nic tu nie ma. Okej, okay, czyli wracamy z powrotem. Wracamy z powrotem. Ja szłam tu, co nie? Oj, chyba nie. Oj, dokładnie. Poszłam w drugą stronę, widzicie, co za sierota ze mnie. O, tędy, idea. Och, kurczę! Dobra, tu nic nie ma, więc schodzimy i znowu... Znowu nie będę wiedziała, gdzie. Jakie labirynty straszne. Tu jest, nie, już myślałam, że jest ślepa, ale tu jest ślepa, dobra, więc wracamy, wracamy z powrotem. Zaraz zobaczymy, co tu nam się kryje w tym, tu jest ślepa. Powinnam może jakoś rozsądniej do tego podejść i sobie pozaklejać te drogi, w których byłam i z których nic nie wynikło, co? Może idźmy tu, bo tutaj słyszałam, że się coś telepało. Oho, właśnie. Teraz pytanie brzmi, czy to tu? Może być tu, bo czemu nie? Ciekawe. Znowu schody znaleźliśmy, to jest niepokojące. O, co to? Jezu, dwie skrzynki, patrzcie, co my tu mamy? Name tag, kości. Kości się na mączkę przydadzą. Okej, okay, nie wiem, po co mi książka w sumie. W sumie to nie wiem, po co mi książka, ale wzięłam, bo fajna. O, co tu? Kurka wodna, no i tu byłam.
Ja tu poustawiałam ciągle jakieś pochodnie. O, a tu co? One mi tu gdzieś spadają, no. Może tu? Co wy na to? Rozkopiemy tu... O, czekajcie, bo trafiłam na jakiś korytarz, który jest nieoświetlony. I słuchajcie, to może być bingo i strzał w dziesiątkę. Ale... O! To jest jakiś zombie? O nie! To mój grinder! Znaczy mój waypoint. Gdzie te zombiaki są? Bo ja wolę z zombiakami walczyć, tak szczerze mówiąc, niż z tymi pająkami głupimi. O, to moje skrzynki? Nie! Diament! Zobaczcie, znalazłam diament. Już nawet nie biorę tych kości. Już jest mi wszystko jedno w tym temacie. Cofnijmy się zatem! O, jakoś się rozochociłam. Widzicie? Już mi od razu lepiej. Tu pusta. Może tu? No kurde, słyszę je. Ja was słyszę, koledzy. Bardzo dobrze. No nie, no gdzieś tu... Gdzieś tak jakby mi nad głową? O, fuck. Tak? To wy? To oni, no. Tak się złożyło, że to oni. A skąd to oni spadają? Oś, siot. On mnie zablokował tu. A ja jestem głodna i się nie zregenerowałam. Musimy poczekać zatem. No nie ma innej opcji. W ogóle powiem wam historię mojego życia. Upiekłam brownie. Brownie z przepisu, które nie może się nie udać. Po prostu wszystkim wychodzi. Jest brownie, umówmy się, brownie zawsze wychodzi. I ono zamiast mi się piec w piekarniku, to mi się zaczęło gotować. Co tam spada? Myślę, że to liście z shaderów? Tak, chyba tak. To chyba liście, czy coś innego. Patrzcie, tam jest druga taka... Aha, bo to chyba z mojego... Tak, to z mojego... Ten czerwony jest od... No wiecie, od czego, no. Ale ja bym sobie tu wyszła. Co by na to? Ja sobie tu wyskoczę. W sumie to nie był za mądry pomysł. Ups. Że tak powiem, ups. Ty jesteś tym specjalnym super hiper pająkiem, tak? Świetnie, cieszę się. Więcej was, matka... Ej, a co to, chmury? Myślisz, że to chmury? O Jezus, uwziął się. Normalnie się uwziął. Daj mi tę karotkę, bo ja sobie tu muszę życie zregenerować. Chyba wrócimy do domku się przespać, co wy na to. Po innej opcji chwilowo... Nawet nie tyle, że nie widzę. Okej, idziemy Lulu. Lulu, Lulu. Idziemy Lulu, poszliśmy Lulu. Jesteśmy Lulu, śpimy, śpimy, jest dobrze. Okej, w ogóle cieszę się, w ogóle, właśnie, Boże, gdzie ja mam głowę? Przecież mamy nowy rok! Powiedzcie mi, jak się czujecie z tym, jak spędziliście Sylwestra, co robiliście? Może jakaś imprezka była, może, nie wiem, koledzy, koleżanki przyszli, co tam, czy co tam żeście robili ogólnie? Więc... O Jezus! Wąż jest przyjazny. Ale wyglądał przerażająco. Naprawdę, zlękłam się. Chodźmy sobie w tą stronę, słuchajcie. Bo tu jeszcze nie byliśmy, tu nas mamusia nie widziała. Jeszcze. A ponieważ jesteśmy w pełnym rynsztunku, że tak powiem, w pełnej zbroi, uzbrojenie jest jak się patrzy, to może znajdziemy tutaj coś ciekawego. Kto wie, kto wie? Ten rekin będzie chciał mnie atakować? Nie. To dziwne, przyjazny rekin. O właśnie, o tym mówi, o tym mówiłam. O to jest to właśnie to, czego ja szukam. A co to? O Jezus, o Boże, sio. Sio, o fak, oś, ale się wkopałam. Fatalnie. A co to ja nie widziałam, że to się nazywa atak skój? Co to we mnie rzuca? Czym to? Przepraszam bardzo. Boże. Jakie agresywne. Jak ja mam tam dojść? Coś mam w oczach. Ochlapane chyba oczy. A co, jakiś krab? Ten krab mnie też zamierza atakować. Jezu!
No przeraziłam się, nie powiem, że nie. Chociaż tak głupio zrobiłam trochę, bo tak patrzę, o co to jest, nie? Potem, o atak squid, atak squid. Ale co to znaczy atak, nie? Tak sprawdzałam i sprawdzałam, aż się doigrałam. Co my tu mamy? To możemy wyrzucić. Paweł, wiesz, może to weźmiemy. Nie wiem po co mi to. Nie odkryłam jeszcze. Raw salmon. Może to by się przydało. Dobra, z dwóch pszenic i tak nic nie zrobię. Może kiedyś po to wrócimy. To mnie chce. Co mnie bije? O Jezus. O nie, 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 nie. Do widzenia. Ja idę do... No widzicie, no! Co to było w ogóle? Przecież to podobno miało... O nie, o nie. Boże, żyję, nie umarłam. Ciekawe, czy od trucizny bym umarła. Chyba bym umarła, co? Matko Boska! Co to było? Nie wierzę w to. Ej, bez przez... O Jezu, ja teraz nie wiem, jak tam trafić. Chyba tędy, nie? Tak, tędy poszłam i szłam sobie cały czas tam. To sobie dobiegnę tam i zanim tam dobiegnę, to może sobie życie zregeneruję trochę chociaż. Kurczę, blade, ale dały mi popalić te... Ale czemu te z komodą mnie... Bo to chyba one mnie atakowały. Albo może te ośmiornice z dołu? Myślicie, że one mogą tak mnie zaatakować? Czekajcie, no ja powinnam tak. Zjeść, to po pierwsze. Tu się zapadnę? Zapadam się. Troszeczkę tylko, bo to było tylko wiadomo. Ale widać, te złośliwe ośmiornice mieszkają tylko na bagnach. Bo chyba ich nigdzie... Więcej nie spotkam, a chyba pływam, ale może nie pływam aż tak dużo, żeby je spotkać. No nic sama nie wiem. A gdzie ja poszłam w ogóle? Tam chciałam iść. Tam chciałam iść, a zasuwam, nie wiadomo. Dobra. Pirania. O ty, spadaj. Podobno jesteś przyjaznym mobem. To tak nie działa chyba. Tyle, a to rekin. Tu gdzieś była jeszcze pirania do tego. O Boziu. No to mam przechlapane. Co to tam pływa? Nie mówcie mi tylko, że to jest ta głupia ośmiornica agresywna. Nie, to jakiś hydrolisk. Hydrolisk? Co to jest? Co to jest? O, tu mam szansę się przyjrzeć. Serio ma dźwięki kota? Ale ty, ile to ma życia? Ale to jest nieagresywne. On mnie nie chce oddać, to aż szkoda się bić z takim, no zobaczcie go. Zanim ja go utłukę, to się nasłuchamy tych miałknięć tyle, że... No chodź, mały. Chcę zobaczyć, co z ciebie wypada, no. Też biedny jest, no ale dobra, pierwszy raz go widzę, muszę sprawdzić, nie byłabym sobą. Dawaj, dawaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Chodź tu! Co to z niego wypadło? To wyrzucę. Co to? European Bull Reed. Patrzcie, i szarki mnie nie zaatakowały. Ty, ja już nie wiem, o co chodzi. Czemu one mnie chciały atakować tutaj? Właśnie, tutaj. O, ty jednak mnie atakujesz, Komodo Dragonie. Niech jest tu więcej totalnie. To jest smutne, że ich jest tu więcej. Wcale mnie to nie pociesza. Tam był jakiś shop. Tam jest dużo pająków. No ale nic, to są te duże pająki. Zbijemy sobie spawnerek. Ten też sobie zbijemy. I co tu się dzieje? Z góry tu coś spada. Bo tu chyba na każdym... O, i tak, ja pamiętam, na górze jest jakiś boss, co nie? O, spadaj. Idę sobie stąd, do widzenia, żegnam. Nie zamierzam... Bo widzicie, bo to jest tak, że tu wam spadają. Ale nie mogą wam spadać, przecież przez jedno się nie przycisną. O co tu chodzi, co to za czary? Co to za czary są, ja się pytam. Dobra, idźmy na górę. A ty skąd się tu... Dobra, one nic nie robią. Póki mnie nie zaraża jakimś dziadostwem, jest okej.
No i same się biją. No widzicie, jakie durnie z was? Ojejku. O, torcze wezmę. O, ty skąd się... A, to z góry. No tak. Z góry przyszedł skubany. Chodźcie tu, gdzie te drzwi? Tu. Super. O, pająk. Drugi pająk. No nie, proszę mnie nie wypychać. No jest, tak będę. Sio. No kurde! Nie denerwować mnie, proszę. Bo pozabijam. Dobra, git. No! Jest, udało się. Gdzie ty jesteś, stary? Możesz mi wyjaśnić to? Czemu zaraz mi na głowę chcesz spaść? Tam od razu na głowę by mi spadał. Ja nie wiem. Co za brak dobrych ma... O kurczę, nie mam miejsca teraz. Ten kilo wywalę. Wełna mi niepotrzebna. Miska też nie sobie zrobię. Dziękuję bardzo. Tędy przyszłam, więc tędy wyjdę. Z tego bossa boję. O nie, te małe wariaty. Boże. Wyście mi, że to jest spawner nie tylko tych małych wariatów, ale w sensie, że dużych zombich też. No idźcie mi stąd, Boziu. O fuck, jeszcze spadłam tak mocno. O nie. Muszę się zregenerować, nie ma to tamto, bo nie możemy tu zginąć. Zaraz mi padnie chestplate i będę już w ogóle się... Patrzcie, więcej tych dziur tu jest. Jeszcze mogę się tak załatwić. No ładnie, no. O, w tym nowym gówniarz. O, idź sobie stąd, nie cierpię was. Nie lubię dzieci, mówiłam wam to już. O, duży zombie też jest. I drugi duży zombie. To jest dobry grinder. Zdecydowanie. No fuck. Ani mi się waż we mnie... No nie! Dobra, mam cię. Mam cię. Idę teraz. Spierdzielajcie stąd! No dajcie mi wyjść! Co za czuby? O, sami się biją, sami się biją. Sami się biją. No nie, ani mi się waż, idź mi stąd. Boże, jeszcze z... Ale was, zaraz, o, ja, ale się zdenerwuję, ale będzie, mówię wam. Tak was pozabijam, że poumieracie. Muszę poczekać, no bo co mam zrobić, muszę się zregenerować. Chestplate mi umiera. I co ja mam teraz, biedna, zrobić, ja się pytam. O. O Boże, a ty jesteś jakiś rare spajki, zaraz mi tu tak na... O fuck! O nie, to ten mały jest taki skubany. O Jezu, a co ja mam? Czemu mam serca czarne miałam? Czemu? Czemu tak? Takie same to żywotność ma. Nie spadajcie mi na głowę. No, dziękuję bardzo. O! O Boże, ile ich tam jest. O masakro. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Co za katastrofa. No nic, spójrzmy, co tu jabłko. Chleb, nie dzięki. Ja tam muszę iść. Naprawdę. Jezu! Namnożyło się ich? Nazwę tą wieżę wieżą sprawiedliwości chyba. Bez kitu. Co za kosmos. Jest coraz ciemniej. A jeszcze będzie ciemniej, no bo przecież idzie noc, nie? Usio. To mnie nie złapiecie. Możecie sobie po prostu sobie skakać, podskakiwać. Mnie to nie rusza. Nie bij, nie bij, nie bij. Uff. Jest! Udało się. Teraz wypadałoby tu jakoś oświetlić, co nie? Jak mi zaraz pospadają na głowy. O, fuck! Idą do mnie po schodach? Do mnie po schodach? O, fuck! No co wy, ludzie? Jeszcze... Najgorzej, że oni strzelają.
O nie, 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 spadaj. Mały, ja się nie będę z tobą użerać. Proszę sobie iść. A czemu oni do mnie idą teraz nagle? Nagle wszyscy zaczęli do mnie iść. O co chodzi? Dlaczego tak jest? Ty mały gówniarzu. Idź sobie. Powiedzcie, że to dlatego, że one spadają, a nie dlatego, że się na mnie uwzięły. Boże, co to tu robi? Cave Spider, no jeszcze tego mi tu brakowało, tej zarazy. Tej zarazy jeszcze tu nie było, no. Boże, ile was tu jest! Sio. Okej, to była moja szansa. To była moja szansa. Ale dokończeniem tego zajmiemy się w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się, dziękuję wam, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zwierzy Sprawiedliwość. Buziaki, papa. Pa.